siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 37 odcinku z czwartego sezonu Cywilizacji Piątki ze wszystkimi dodatkami na moim kanale. Jak wiemy, trwa wielka wojna aztecko-persko... Nie, co tu się stało? Nie, Teodoro, taka zdrada, Teodoro, ja właśnie chciałem mówić, że tutaj trwa wojna aztecko-persko-bizantyjska, a tymczasem Teodora zdradziła, zawarła pokój z Persją i to jeszcze na warunkach jakże niekorzystnych, bo oddali im Adrianopol, a oni spokojnie mogli to wybronić, oni spokojnie mogli wybronić to swoje państwo. Taka zdrada, no jak do tego mogło dojść? Jest to wręcz, no niepojęte jak to się stało. Tutaj nasza piechota tymczasem dostaje kolejny awans. Bardzo dobrze, nasz bombowiec jest gotowy do zbombienia nieprzyjaciół. Niechaj tako zrobi, niechaj ich zbombi. Nie wiem skąd takie posiłki znowu im się tutaj pojawiły. Ale wiem, że no nic im te posiłki nie pomogą, nic im one nie pomogą, ponieważ trwa cały czas intensywne bombardowanie ich pozycji przez tutaj no, moje siły. Tutaj zniszczymy też tą jednostkę doskonale. Super! Super, piechota została zniszczona i to jest najważniejsze, bo to, ta piechota zmechanizowana byłaby dla mnie groźniejsza niż ta niż ta artyleria przeciwlotnicza, ponieważ teraz mogę sobie tą moją artylerię rakietą zniszczyć artylerię pelot, a bombowcami nadlecieć nad Tars i go zbombić. Człowieku, co ty chcesz? Nie! W życiu takiego deala nie dostaniecie! No, jak oni w ogóle wymyślili taki deal? Nie wiem, jak oni doszli do takiego deala, ale jest to, no, chore. Jest to chore, że oni chcą taki układ tutaj ze mną podpisać. Jak widzimy, tutaj moja piechota cały czas się ekspi, to jest fantastyczne. To mnie bardzo, bardzo tutaj cieszy. Co tu się dzieje? Gdzie zniknęła ta artyleria pelot? Gdzie ona zniknęła? Nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że możemy zbombić Tars i to mnie cieszy. To mnie tutaj bardzo cieszy, że Tars można zbombardować, ponieważ to miasto jest mi tutaj taką ością w gardle, tak, tak mi stanęło i tak się dławię, ilekroć patrzę na ten Tars, ilekroć go tam widzę, on mi tam zawadza. Samym faktem swojego istnienia on mi tam przeszkadza. Co oni tu mają? Oni tu mają atomówkę. To mi się bardzo nie podoba. Dobrze. Przeciwko miastom oczywiście. Bonus. Bombardujcie dalej. Ten Tars. On oczywiście musi paść. Musimy upaść Tars. Wyznaczyć delegatów. Embargo na Hiszpanię. Oczywiście, że nie. Uchylenie. Olać to. Oni tego i tak nie przepchną, bo są w mniejszości. Tu potrzebujemy jednego z moich fantastycznych ubotów. Tylko kurczę, nie za dużo tych ubotów już mi zostało. Co nie jest rzeczą dobrą. Tak w zasadzie został mi jeden ubot. To jest złe i to jest przykre i to mi się nie podoba. Podciągamy zatem tutaj w pobliże wroga niszczyciel. Niech te niszczyciele tutaj stacjonują. Zbierzemy też ten krążownik rakietowy. Niech on popłynie na południe i niech, znaczy na wschód mojego państwa i niech tutaj wspomaga to, co się tutaj dzieje. Zbierzemy też tego niszczyciela i ten niszczyciel niech stanie gdzieś tutaj. Niech on tutaj gdzieś stoi i niech tutaj zamyka dostęp do Tarsu. Dobrze, przewijamy turę. I musimy się przygotować na zbombienie kolejny raz Tarsu, tak żeby to miasto w końcu upaść. My musimy upaść Tars. Zajęcie tego miasta to
praktycznie wyprze Persję z tego kontynentu mojego, z tej wyspy mojej. I to będzie bardzo ważne, strategiczne osiągnięcie. Jak widzimy, znowu tutaj jakieś jednostki perskie się pojawiły. Nie wiem, dlaczego one tak się ułomnie pojawiają w momencie, co drugą turę, bo jest to trochę chore. Ja bym wolał, żeby one tam były cały czas, bo mógłbym wtedy je bezkarnie łoić, tak? Tutaj zaraz Quetzalcoatl drugi. Dobrze, tutaj odrzucone oba te lewackie postulaty. My natomiast płyniemy dalej. Musimy, nasze czołgi muszą tam wylądować na tej wyspie, żeby rozpocząć wspieranie naszych sił. Dobrze, bombowiec. Teraz tak, tutaj zbombić mi tą artylerię. Jeszcze raz. Dobrze, o to chodziło. Piechota. Piechota zmechanizowana udaje się tutaj i ona niech tutaj stoi. Bombowiec niech zbombi mi tą piechotę. Doskonale. I ten bombowiec też niech zbombi tą piechotę. No dalej, dalej. Zbombić ich. Dobrze, gdzie jakaś produkcja się zakończyła? A, tu się zakończyła. Niech więc produkują bogactwo. Dobra, przewijamy turę. No i jedziemy dalej, bo tutaj trzeba się tym zająć. O, tam widzę, że wielki muzyk płynie do nas z Rosji. Dobrze. Rosja widocznie chce tam jakoś kulturowo podziałać. No co to ma być? I gdzie zniknęła ta artyleria? Ja się pytam, gdzie zniknęła ta piechota od nieprzyjaciela? Ja się pytam. To mi się tu podoba, bo że ta artyleria tam do nich strzela, bo oni się przez to ekspią, tak jak ta jednostka. To mnie tu akurat bardzo, bardzo cieszy. Dobrze. Płyniemy dalej. Zaraz będziemy wysiadać. Nasze czołgi zaraz wysiądą. Tutaj osłona przeciwko atakom zasięgowym. Dobrze, tutaj zacznijcie rozbudowywać umocnienia. Co tutaj może być? Tam jest jakiś korsarz, z tego co widzę. Wy się fortyfikujcie. Tutaj oczywiście zbombić ich. Jeszcze raz. Wy się fortyfikujcie. Wy też ich zbombcie. O, i to będzie koniec tych Marinesów. Świetnie. No, symulacja mówiła mi co innego, tak? Ostrzelać tutaj ten niszczyciel. Doskonale. Niszczyciel? Nie, to jest krążownik rakietowy. No dobra, dlatego zabierzemy tego niszczyciela. Tak, żeby on w następnej turze wbił się tutaj w ten krążownik. To będzie bardzo dobry manewr. No i teraz pewnie ta piechota, ci obici Marines pewnie znikną gdzieś z dupy i pojawi mi się znowu ta piechota zmechanizowana, która też nie wiadomo gdzie nagle uciekła, bo nie widzę ich w mieście. Przyjdzie czas, gdy za to zapłacisz, Persjo, ale to dopiero w przyszłości za to zapłacisz. No i oczywiście, no i znikli gdzieś, tak? Z dupy zniknęli, nie wiem, gdzie są, po prostu wzięli i zniknęli, oni mają stealtha, tak? Oni są jak predator, kamuflują się i ich nie widać, tak? Jeszcze jakiś wróg się zbliża. Ciekawe, gdzie ten wróg się zbliża. Wysiadać. I teraz tak, ty płyniesz tu. Dobrze, poszedł na dno. A ty strzelasz w to miasto. Zacz się w ten statek, świetnie. Tu jest krążo... Tu się schował cwaniaczek. Dobrze, płyniemy go dopaść.
Halo? Aha. Doskonale, budujemy tu kopalnię. Artyleria. Oczywiście piechota wroga, gdy już była na dobiciu, oczywiście schowała, tak? Nie wiadomo, gdzie się ukrywa w tym momencie. Co nie zmienia faktu, że my radośnie bombardujemy Tars. I to tak totalnie go bombardujemy. Dawać, dawać, musimy przełamać obronę Tarsu. W tym odcinku upadniemy Tars. Przynajmniej taką mam nadzieję, że do tego dojdzie. Tutaj oczywiście pracujemy nad bogactwami, tak? Musimy mieć więcej pieniędzy, bo wojna to nie jest tania rzecz. Tu, jak wiemy, ubot jest pod ostrzałem w tym momencie. Dobrze, dobrze, kiedyś zajmiemy się Asyrią, ale to w przyszłości nie najbliższy. O! Nie wiem, co to miało teraz być. Nie wiem, co to miało teraz być. Ale tu widzimy, że tutaj trwa bitwa. Nie, nie, mój niszczyciel poszedł na dno. Ale my sobie z tym oczywiście damy radę, tak? Damy sobie z tym radę tutaj. Jak widzimy, tutaj z Panamy zaczynają wyjeżdżać jakieś jednostki nie do końca mi przyjazne. Dlatego jedziemy tu, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Czołgi, niech tu stoją. Ty się, facet, hospitalizujesz. Dobra. Jaki to, o, jaki to ma duży zasięg bombardowania. Niech podpłynie tu i niech zacznie strzelać w Ormus. Powoli, powoli będziemy przełamywać obronę tego miasta. Tutaj ostrzelać tą piechotę. Jeszcze raz. Dobrze. I teraz ten krążownik. Niech on podpłynie o jedno pole. I teraz niech dobije tą piechotę. Dobrze, dobrze. Tutaj oczywiście bank, żeby więcej pieniędzy było. Dobrze, przewijamy turę, przewijamy turę. Jak widzimy, Tars jest w coraz gorszej sytuacji, bo coraz więcej moich jednostek się tu zaczyna pojawiać przy nich. To są doskonałe wieści dla mnie przynajmniej, niezbyt dobre dla Tarsu, który ma coraz większą szansę na to, żeby upaść. Pancernik się pojawił w Tarsie, tak? Pancernik pojawia się w Tarsie. Oczywiście damy sobie z nimi radę. Tutaj, no, będzie on pewnie teraz tłukł w tą moją piechotę. Wow, co tam się stało? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Ta artyleria właśnie wsiadła na okręty, dzięki czemu zostaną one natychmiast zatopione. Fantastyczne wieści, bardzo dobre wieści. Tutaj do w pobliżu Cincuncen pojawiły się wrogie jednostki, ale to my sobie zaraz z tym poradzimy. Tak, wielki kupiec nam się pojawia. Pojawia nam się wielki kupiec i wielki kupiec zaraz będzie płynął tutaj do swojego domu nowego, czyli do Florencji, gdzie będzie załatwiał nam pieniądze, bo pieniądze są najważniejsze. Tutaj oczywiście strzelamy dalej w tą piechotę, wykończyć tą piechotę, zbombić ją, wymordować całą tą piechotę. Świetnie, świetnie. Czy te czołgi, tak, one są w stanie w tym momencie na jedną turę dojechać do Tarsu, co mnie bardzo cieszy. Tutaj metoda żabich skoków teraz będzie stosowana. Cincuncen niech rozpocznie ostrzał nieprzyjacielskich pozycji. Bombowiec stealth jak najbardziej. Niech leci, niech leci, niech zbombi nieprzyjaciół. Dobrze, świetnie. Ten bombowiec wprawdzie jest ciężko uszkodzony, ale on też musi lecieć, zbombić nieprzyjaciół naszych. Dobrze, świetnie, świetnie. Teraz nawet gdyby się rzucili na miasto Cincuncen, to i tak im to nic nie da. Wybieramy naszego wspaniałego ubota U1 i niech on zatopi tą artylerię. Artyleria poszła na dno, świetnie, świetnie. Kolejne wrogie jednostki idą na dno, to mnie cieszy. Cincuncen głoduje, to mnie mniej cieszy, to mnie w ogóle w zasadzie nie cieszy, ale damy sobie z tym radę. Jak widzimy, nasza piechota ma się bardzo dobrze tam w tej fortecy, ponieważ oni tam teraz będą się leczyć cały czas.
w miarę jak przeciwnik będzie w nich tłukł, jak ten pancernik będzie w nich strzelał, to oni będą się cały czas leczyć. To jest bardzo dobra wiadomość, bardzo dobrze. O, robotnicy jacyś powstali w Tarsie. Fajnie, że powstali, ale to jeszcze nie jest coś, czym ja powinienem się przejmować. Tutaj bardzo dobrze. Tutaj moje jednostki leczą się cały czas. Ojo, co ja tu widzę, co ja tu widzę? Tutaj jakieś jednostki piechoty się pojawiły. Kuala Lumpur poszukuje inwestorów. To jest mało istotny fakt. O, tu możemy zbombić tą jednostkę, więc jak najbardziej ostrzelać ją. Tutaj lećcie i zbombardujcie ich za to, że zniszczyli nasze zapasy żywności, wy ich zabijecie. Doskonale. Wy się fortyfikujcie. Bombardowanie Tarsu trwa w najlepsze. Raz i dwa. Świetnie. Wy się fortyfikujecie. Ty idziesz spać. Ty na statek. Dobrze, co my tutaj mamy? Więcej pieniędzy, bo fajnie, że akurat wielki kupiec nam płynie. Dobrze. Dobra, dobra, przewijamy turę, przewijamy turę. Przygotować się na zbombienie Tarsu, kolejne zbombienie Tarsu. Jeżeli upadniemy Tars, to będzie coś, bo wtedy będzie można rozpocząć uderzenie na Amsterdam, tak? Amsterdam, który chciałbym wyzwolić. No i skąd ta piechota pelot się tam pojawiła? Nie wiem. Nie wiem skąd to jest artyleria pelot. Nie wiem skąd ona się tam pojawiła, ale zaraz damy im nauczkę. Szczególnie, że w Cincunzen zaraz Quetzalcoatl drugi się buduje, tak? I on zaraz tam będzie gotowy. Tutaj bombardujemy Ormus dalej w najlepsze, więc strzelajcie, strzelajcie w ten Ormus. Ty się hospitalizuj. Tutaj trzeba to zbombić, to trzeba wszystko zbombić. Dawać, dawać. Jeszcze raz. Świetnie, statek towarowy. Gdzie on pływał? Do Konstantynopola. Niech teraz pływa do Madrytu, będzie jeszcze więcej pieniędzy z pływania do Madrytu. Ty ziomek, na razie płyniesz tu. Ty płyniesz tutaj. I teraz będziemy wyrywać Florencję z rąk hiszpańskich, bo z tego co wiem, to Hiszpania jest chyba sojusznikiem Florencji. Doskonale, doskonale, kolejna jednostka nieprzyjaciela zniszczona. Więc zaraz dalej będziemy bombić tutaj Tars, dalej będziemy strzelać w to miasto, które tutaj zawadza mi już od tak dawna. Świetnie, świetnie, przedłużamy ten układ, jak najbardziej przedłużamy go. Zaraz skończy nam się Złota Era niestety w następnej turze, co jest bardzo przykre, smutne i bolesne. Tutaj zgodnie z przewidywania... tak, tak. Ich robotnicy wsiedli na okręty, dzięki czemu można ich znowu zatopić. To jest kolejna kultura dla mnie. Kolejna kulturka dla mnie będzie. W sumie to mogę moich robotników z południa przerzucić tutaj w pobliżu Cincunzen, żeby oni rozpoczęli odbudowę tych zniszczonych pastwisk, które ta banda lewaków z Panamy próbowała nam tu zniszczyć. Dobrze, bombardujemy Tars, lecimy bombardować Tars. Tars musi upaść, musimy upaść to miasto. Dobrze, doskonale, doskonale. Wy się fortyfikujecie, tutaj bombardujemy dalej Tars. Jeszcze raz. Świetnie. Ty desantujesz mi się tutaj we Florencji. Zaraz załatwiasz mi tu pieniądze z Florencji. Tu są gdzieś robotnicy, których miałem. Tak, ci robotnicy idą tu. I oni zaczynają odbudowywać zniszczone przez lewaków pastwiska. My bombardujemy Tars.
zbombić tarz. Doskonale. Mój Boże, pieniądze zaczynają się powoli kończyć. Podpłyniemy tutaj i stąd ich zatopimy. Dobrze. Kolejny wraży okręt poszedł na dno. Co oczywiście daje kolejną kulturę dla mnie. Jak widzimy, no, na wojnie tutaj wróg, znaczy wróg, no w zasadzie tak, na wojnie wróg jest tutaj źródłem dla mnie kultury, więc w zasadzie mogłem iść, mogłem częściej walczyć, tak? Mogłem praktycznie cały czas iść w wojnę na początku. To pewnie dałoby mi potężny boost kulturowy, ale no nie zrobiłem tego, tak? Popełniłem ten błąd. Dobrze, przygotować się do zbombienia znowu tego wrogiego miasta, które mi zawadza, a zowie się Tars. W Cincuncen jeszcze 10 tur. No tutaj pisze 11, zaraz podskoczy do 10 i będzie git. Dobrze, tutaj jedziecie dalej. Jedziecie dalej i załatwiacie pieniądze. Ty przeciwko jednostkom lądowym i bombisz dalej tutaj mi Ormus. Świetnie. Ty, ziomeczku, lecisz zbombić Tars. Zbombić mi ten Tars. On musi upaść. On musi paść w tym odcinku. My musimy zdobyć w końcu ten Tars, bo już za długo nam jest tutaj solą w oku to miasto. Dalej, dalej. Artylerio. Dobrze. Jeszcze raz artyleria. Dobrze, teraz przeciwko miastom i zbombić mi ten Tars, zbombić mi ten Tars. Dobrze, dobrze, bierzemy czołgi, pierwsza dywizja pancerna, jedź, chcę zająć Tars, to miasto musi upaść, to miasto upadniemy, tak, mamy to, mamy Tars, przyłączamy które mogą okazać się przydatne. To miasto, niezadowolenie nam się trochę zwiększy, ale co z tego, mamy to miasto, zdobyliśmy wreszcie Tars, budujemy teraz sąd. Wy się tutaj na razie fortyfikujecie, wy się też fortyfikujecie, tutaj 30 wpływów i 3000 złotka, fantastycznie, budujemy tutaj dalej umocnienia, świetnie, zajęliśmy Tars, to jest sukces, niewątpliwie. Wprawdzie, no, zanim w pełni go zasymilujemy, jeszcze trochę minie, ale damy sobie z tym radę. Jedziemy teraz dobić tą piechotę. Dobić mi tą piechotę i potem będziemy się posuwali tutaj w stronę... No, tu już nie ma tego ubota, uciekł gdzieś. I teraz, no, nasza metoda... żabich skoków zmusza nas do ataku na Amsterdam, tak? Ponieważ teraz chciałbym mieć tutaj ten Amsterdam, ponieważ to jest stolica Holandii. I to jest teraz pytanie, panie, idź pan w pizdu z takim dealem. I to jest teraz pytanie, jakby to tutaj ogarnąć, bo ja bym chciał to, ten Amsterdam i tutaj to drugie miasto, to Gryningen chciałbym mieć zajęte, żeby właśnie móc coś tam zacząć już działać na tym kontynencie też, tak? Tutaj bardzo chciałbym też zająć to miasto, które jest obok ostatniej placówki, że tak powiem, perskiej. Nie, właśnie tam są dwa miasta. Jeszcze raz ich zbombić. I dobić ich. Doskonale, robotnicy. Świetnie. Robotnicy, ruszajcie, będziecie budować drogę. Tutaj wybudujecie drogę.
i potem tutaj też kiedyś tam w przyszłości. Na razie budujcie tutaj drogę. Dobra, płyniemy teraz tu i tutaj zbombimy tą piechotę. Ale Persowie mają jednak jaja, mimo że dostają taki łomot, to oni jeszcze chcą ode mnie pół mojego państwa w momencie, kiedy no tak naprawdę to ja zajmuję im państwo, tak? Jakie będą nasze następne cele? Następno będzie to Amsterdam i Gryningen. Tak, i na tym tutaj poprzestaniemy. To będzie... i tutaj Jerozolima będzie strefą buforową. Sarden oddamy Holendrom. To jest, uważam, świetny plan, żeby tutaj zbudować Holandię w tym miejscu. Tu będzie Holandia zbudowana. Baktria... Baktrię najchętniej bym kompletnie zniszczył, ale ja ją sobie zajmę i zrobię z niej tutaj kolonię moją, tak? Tu zrobimy... Tutaj, tu mi się podoba, jak to tu wygląda, chociaż ta Lizbona i to Toledo... To Toledo, no chciałbym to miasto, bo ono dałoby mi dostęp tutaj do Niniwy i możliwość wpłynięcia tutaj, więc no Toledo chyba w przyszłości sobie zajmę, coś tak myślę. Bo to Toledo będzie też dla Asyrii strategicznie ważne. Dlaczego? Ponieważ w Niniwie można zbudować sporą flotę wojenną, tak? Zajęcie Toledo otworzy drogę na ocean, ewentualnie założenie miasta tutaj. Gdyby tu było jakieś miasto, albo tu, na tym polu na przykład, to byłoby strasznie dogodne dla właśnie Niniwy, żeby stąd wypuszczać statki na ocean, tak? Więc na razie plan jest taki, że zajmujemy Amsterdam i Gryningen, nie wyzwalamy tych miast, tylko przyłączamy je do siebie. To jest plan wschodni. Plan zachodni natomiast, no to jest, no, Ektabana, tak? Ektabana to jest plan zachodni, tak? I co tutaj więcej mogę na ten temat powiedzieć? No nic nie mogę więcej na ten temat powiedzieć. Podciągamy artylerię i rozpoczynamy ostrzał Ektabany, żeby to miasto również tutaj zająć, tak? W momencie, gdy je zajmiemy, będziemy mieli strefę buforową. Do tego czasu powinniśmy zająć też tutaj te regiony. Baktra, tak jak mówiłem, będzie przyłączona do mnie. Sardes zostanie oddane Rotterdamowi, czyli Holandii. Z Holandią w sumie to chętnie bym porozmawiał. Gdyby tutaj właśnie grał człowiek, to byłoby dobre, bo mógłbym powiedzieć, słuchaj, zajmij Sardes, ja się tutaj zajmę tym, ale bot oczywiście nie ogarnie takich planów tak daleko idących, więc no granie z człowiekiem jest to jest całkowicie co innego niż granie z botem, tak? Sam muszę wszystko tutaj robić. Tutaj chciałbym zobaczyć jeszcze, jak Rosja zajmuje te tereny. To by mi się nawet opłacało, gdyby oni zajęli te tereny. Co jest tu? Wellington i Sofia. Sofia, z tego co pamiętam, to jest chyba miasto... Teodory. Więc no fajnie by było. Wellington. Wellington, czyje to jest miasto? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czyje to jest miasto, ale tutaj widzę, że tutaj stały się złe rzeczy. Tutaj stały się złe rzeczy. Tu jest Malaka. A, tu jest Malaka. Dobra. Gordium i Surę i Susę chciałbym też zająć dla siebie. Tak jak Persepolis, no ten region chciałbym mieć dla siebie. Tutaj ta Nicea. No Nicea to jest tutaj problem. Niceę prawdopodobnie zajmę dla siebie, ale Adrianopol i tutaj tą północ oddam właśnie Persji. Tak Persji, Boże. Bizancjum. Tak coś sobie tutaj myślę. Tak będzie wyglądał świat. To będzie dla Bizancjum. To będzie dla mnie, co widzimy. To będzie dla mnie. To będzie dla Holandii. To też będzie dla mnie. I to będzie dla mnie. Dzięki czemu będę mógł z dwóch stron uderzyć wtedy na Niniwę. I to jest doskonały plan ataku. Tak? To jest doskonały plan ataku. Tak, ten plan został zaaprobowany przeze mnie, więc tak będzie wyglądać dalsze tutaj nasze
dalsze nasze podboje będą tak wyglądać. Czyli ruszamy w tym momencie na Amsterdam. Tu niestety mamy jeszcze nierozwiązaną kwestię Panamy, tak? Ale z Panamą poradzę sobie przy pomocy mojego wspaniałego pancernika, który wyjdzie nam już za 8 tur, ale wyjdzie nam już w następnym odcinku, ponieważ ten odcinek jest wystarczająco długi. Tak więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki, gdzie, jak wiemy, rozpoczniemy front wschodni, będziemy kontynuować natarcie na froncie wschodnim oraz otworzymy front, znaczy na froncie zachodnim oraz otworzymy front wschodni, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.